Cześć, wam dzisiaj jest Wiz Wizualnie. Ta gra nazywa się Abzu. Z tego co rozumiem, jeżeli nic nie pokręciłem, da się tutaj audio troszkę zbić? Nie da się. No dobra, mam nadzieję, że nie będzie ta gra krzyczała w uszy strasznie. Abzu jest produktem, jeżeli nic nie pokręciłem, twórców takich hitów jak Journey, Flow i Flower, gdzie Flow i Flower mnie nie interesuje totalnie, a Journey kocham, po prostu wielbię. Abzu jest dawane teraz za friko w Epic Games Store przez Epic i dlatego też jesteśmy w serii, która nazywa się Epic Overview, więc zapraszam was do odebrania produktu. Również w tym tygodniu jest do odebrania The End is Night, który jest 18+, dlatego są dwie różne gry. W przyszłym tygodniu będzie, jeżeli to się tak czyta, Konarium. Konarium, z tego co rozumiem, to jest taka gra z dreszczykiem czy horror oparta na prozie Lovecrafta, więc jestem zainteresowany, nawet jeżeli to nie jest mój typ gier. No i lecimy, zobaczmy jak się gra w Abzu i co to jest. Wow, stylowa jest cudna. Patrząc po miniaturze, jesteśmy czymś w stylu nurka chyba, więc troszkę za szybko się zanurzamy. Kosmos. Okej. A nie jestem pewny, czy ten nurek jest człowiekiem, ale dobra. Okej. Co press to... Aha! Press to dive. Jeżeli nie widzieliście wcześniej tego typu gier, nie widzieliście Journey, bo jeszcze nie był u mnie na kanale, więc mogliście nie widzieć. Nie jestem pewny dalej, czy live z tego zrobić, czy... Znaczy, seria to jest złe określenie, no ale ten... To nie są gry, które mają jakąś mega fabułę, to nie są gry, które mają jakiś mega gameplay. To są gry, które są bardziej doświadczeniem, że przeżywacie coś. Hold to ride. Okej, sterowanie to jest jedyna rzecz, która na razie do mnie w pełni nie przemawia. Nie to, żeby było złe, ale coś jest... Dzieją się momentami rzeczy, których się nie spodziewam. Tam jest coś. Ja próbuję obrócić postać, on robi jakiś taki... Czy to jest czaszka? Nie, to jest ten, interact. Ghost Destiny. O, na przykład teraz kamera i wizja sobie muzą.
Tam coś śmiga. Chyba, że tu też coś... Bo dźwięki były dziwne. Co to jest za posąg? O, jaki rekinał! No chodź. Płyniemy wyżej. Mogę wejść w interakcję? O, mogę! View button to meditate. Jaki to jest view button? Ale medytowanie na rekinie, fajna sprawa. Czy tam się coś świeciło na dole? Tam coś jest. Sterowanie mnie nie przekonuje na razie. W przeciwieństwie do pozostałych gier tego typu. Ale bo tu mamy, wiecie, pełne spektrum możliwości. Okej. Bościki, teraz płyniemy do tamtego czegoś, co nam tam świeciło. Czy to jest drugi robocik? Mniej lub bardziej tak? Czy będzie za nami całe statko pływało? W Journey zbieraliśmy fragmenty szalika, który się wydłużał i był... Lato za nami, jak lisi ogon, jak lisia kita. A tutaj wygląda na to, że zbieramy jakieś robociki, sondy czy coś. Wspaniałe. Jaka paszcza! No dobra, kamerą. Mam wrażenie, że jedno powinno być odwrotne. Albo sterowanie postacią, albo sterowanie kamerą powinno być inaczej niż jest. A płyniemy za rekinem, może nas zje. W tych grach da się jakby zginąć. Nie wiem, czy to jest odpowiednie określenie. No, 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 tam na dół kamera i na dół płyniemy. Czy moja postać ma coś a la kocie łóżka? Szukamy muszelek. Muszelki, serdelki. A w sumie why not? Możemy się rozejrzeć, bo wyjść z wody zapewne się nie da. Te narysowane chmury mnie rozczulają, są super. Dobra, gdzie to było? Tam to było. No to okej, to płyniemy tam. Za rekinem. Rozejrzyjmy się, tu chyba nic, tam chyba nic. Idealne na zakończenie odcinka, nie? Zaraz się dowiemy, co to. Jakieś świątynie, nie świątynie.
Jaki czat. Ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, w tym tygodniu do odebrania macie wciąż The End is Nigh, a w przyszłym tygodniu będzie czekało na was Lovecraftowe Konarium. To było Abzu, gierka, która naprawdę się nadaje do momentu chillowania, jak chcecie sobie odpocząć, oczyścić umysł i tak dalej, to tego typu gry Wizu wizualnie poleca. Dziękuję wam za uwagę i hej! Jeśli podoba wam się ta seria, to pamiętajcie przy odbiorze gry zaznaczyć tag kreatora Wizu. Troszkę się boił tam płynąć, troszkę się boił.